Dzień dobry Państwu. Dzisiejszy wykład dość specyficzny będzie poświęcony roli funkcji Śląska, Śląska Dolnego i Śląska Górnego w konfliktach zbrojnych w Europie od X do XX wieku, a więc w ciągu 10 stuleci. Parę uwag wstępnych, byśmy w stanie byli zrozumieć istotę wykładu, bo nie będzie to dokładny oczywiście opis czy analiza odbytych kampanii czy działań wojennych, ale próba wskazania na zmieniającą się w różnych konfiguracjach właśnie rolę Śląska w konfliktach. Jeśli Państwo spojrzycie na mapę Europy, mapę hipsometryczną, to proszę zwrócić uwagę, że zachodnia granica Śląska, czy raczej po granicy Śląska i Łużyc, wzdłuż Nysy Łużyckiej i Odry do ujścia Szczecina, jest to największe przewężenie między Bałtykiem a łańcuchami górskimi w środkowie Europy. A bowiem linia Wisły od ujścia do Łuku Karpat jest już znacznie szersza. A to jest rzeczywiście przewężenie środkowo-europejskie. Przez tę linię najkrótszą, czyli przez linię Nysy Łużyckiej i Odry, prowadzą do wnętrza Europy Środkowej, czyli na ziemię, obecne ziemię Rzeczpospolitej, trzy drogi, trzy bramy. Nie jest to oczywiście określenie topograficzne, jest to określenie wojskowe, militarne. Na południu brama Łużycka, czyli w rejonie Zgorzelca, Gelis, Zgorzelec, to brama Łużycka. Mniej więcej w środku, na północnych granicach, czy nawet na już przedpolu Śląska, brama Lubuska, prowadząca wprost na linii Berlin-Poznań, w głąb Wielkopolski ze wschodu na zachód i z zachodu na wschód. I wreszcie w rejonie Szczecina, nieco na północ, najmniej przepustowa, najmniej wydajna brama dolnej Odry. Oczywiście poniżej, czy na południe od rozdziału, czy podziału Odry na dwa biegi. Co ciekawe, proszę Państwa, w ujęciu geografów polskich, zarówno znakomitego Jerzego Kondrackiego, już nieżyjącego znakomitego geografa, jak i też już nieżyjącego profesora Władysława Walczaka z naszego Instytutu Geograficznego, Śląsk w sensie geograficznym nie istnieje, nie ma czegoś takiego jak Śląsk. Podział bowiem na prowincje, podprowincje, makroregiony, mezoregiony, mikroregiony Europy, to jest to podział konsekwentnie prowadzony właśnie przez Jerzego Kondrackiego, wskazuje na to, czy ten podział ujawnia, że Śląsk w tym właśnie rozumieniu geograficznym Śląska nie ma ani dolnego, ani górnego, albowiem poszczególne jego części należą do różnych podprowincji. Czyli masyw Sudetów to jest w ogóle część podprowincji czeskich. Z kolei Dolny Śląsk to jest część zupełnie innej jednostki większej geograficznej, podobnie jak Wyżyna Śląska, będąca tym południowo-wschodnim kresem, czy południowo-wschodnimi kresami Śląska. To też zupełnie inna, przynależność zupełnie innej jednostki geograficznej. Profesor Walczak zaproponował w związku z tym inny podział, nie podział, no właśnie ściśle merytoryczny, geograficzny, lecz podział Dolnego Śląska na dwie części. Zresztą tak są zatytułowane dwie jego książki, które polecam. Obszar przedsudecki i Sudety. Oczywiście on zajmował się Śląskiem Dolnym, bez Śląska Górnego. Jak w związku z tym wyjaśnić, czy połączyć i wyjaśnić, usunąć tę sprzeczność? Otóż inny sposób geografów, żyjący profesor Piskozów w swojej rozprawie, niezwykle interesującej dziedzictwo polskiej przestrzeni sprzed kilkudziesięciu już lat, zaproponował inne podejście, a mianowicie dzielnice historyczno-geograficzne, czy geograficzno-historyczne. I w tym sensie Śląsk istnieje jako dzielnica historyczno-geograficzna i geograficzno, czy też geograficzno-historyczna, podobnie jak Wielkopolska, podobnie jak Pomorze, podobnie jak
Pomorze Gdańskie i Mazury, Małopolska czy Mazowsze. Prawda? Jest to widoczne, niezależnie od dyskusji, jaką miało rzeczywiście kiedyś on znalazł się w granicach państwa Gnieźnieńskiego. Jest to widoczne już od X wieku, te pięć dzielnic historyczno-geograficznych. Jakie to ma znaczenie? Otóż, proszę Państwa, te podziały na dzielnice historyczno-geograficzne i podziały geograficzne wynikające z odmiennej geomorfologii mają niesłychany wpływ na działania wojenne. Karl von Clausewitz, pochowany do połowy lat 70. zresztą we Wrocławiu, na cmentarzu, zmarł w nim we Wrocławiu, dzięki powikłań po przebytej cholerze, wręcz zauważył, że teren, oprócz tego, że jest żywi wojsko, prawda, dosłownie i przenośnie również, bo z określonego terenu można powoływać żołnierzy. To jest jedna oczywista funkcja, ale z drugiej strony sam teren jest istotnym elementem działań wojennych. Sam teren jest istotnym elementem działań, jest jednym z czynników działań wojennych. Nieco ogólniej pisarze wojskowi określają czy formułują opinię: geografia nie determinuje, geografia warunkuje działania wojenne. Geografia, bo mówimy o dużej jednostce geograficznej czy historyczno-geograficznej, a w skali mikro to jest oczywiście topografia, determinuje, topografia wręcz determinuje możliwości prowadzenia działań. Kiedy w związku z tym spojrzymy na mapę, to widać od razu, że kluczowymi, dominującymi elementami śląskiego obszaru działań wojennych są Sudety, masy Sudetów, czyli nie tylko od gór Izerskich, poczynając na zachodzie, prawda? Ale również Odra wyraźnie dzieląca Śląsk na dwie części, na trzy części. Śląsk lewobrzeżny, czyli tu, w tym miejscu, w którym się znajdujemy, prawobrzeżny, no a oczywiście ta trzecia część to Górny Śląsk, czy to Śląsk po polsku raczej polski. I tu od X wieku nic się nie zmieni. Prawda? Mamy oczywiście zmiany w pokryciu, w geomorfologii, w pokryciu na przykład kompleksów leśnych, to jest oczywiste, ale górnie przesunięto, Odra nie wyschła. Wyschło tylko jedno pojezierze. Niewielkie resztki zostały w rejonie Legnicy pojezierza, które tam istniało. W wyniku melioracji oczywiście nastąpiło zniknięcie tego pojezierza jako pewnego mikroregionu geograficznego. A więc to się nie zmieniło. To się nie zmieniło. Nie zmieniły się również rozlewiska Baryczy i Obry na pograniczu z Wielkopolską. Podobnie jak nie zniknęły bory dolnośląskie ciągnące się po obu stronach Nysy Łużyckiej, po obu stronach dzisiejszej granicy polsko-niemieckiej. Choć oczywiście mają one charakter nie naturalny, lecz te wody są po prostu wynikiem świadomej, mniej lub bardziej racjonalnej gospodarki leśnej człowieka, a nie naturalną. To jest ten element, który nie ulega zmianie. Geografia nie ulega zmianie. Co natomiast ulega? Konfiguracja granic politycznych. To był ten czynnik, który w ciągu 10 stuleci oczywiście ulegał zmianie. Do XIV wieku, do połowy XIV wieku, choć historycy niemieccy twierdzą, że do końca połowy XIII wieku, Śląsk był ewidentnie częścią państwa polskiego, najpierw państwa gnieźnieńskiego, potem państwa polskiego i wreszcie królestwa polskiego odnowionego przez Władysława Wokiela. Historycy niemieccy twierdzą, że po bitwie pod Legnicą Śląsk staje się samodzielnym podmiotem politycznym, czyli jest niezależny, choć przecież w świadomości i książąt, i zwłaszcza elit polskich nadal był częścią ziem korony świętego Wojciecha, prawda, ziem korony Królestwa Polskiego. To jest połowa XIV wieku. Potem ulega to zmianie, mamy
przynależność, do czynienia z przynależnością Śląska do Królestwa Czeskiego i to trwa do 1741 roku, do pierwszej, potem drugiej wojny Śląskiej. Ostatecznie od momentu zajęcia całości Śląska w 1741 roku przez 1700 przez Prusy federycjańskie ten okres trwa do 1945 roku. Czyli do momentu zasadniczej znowu zmiany konfiguracji granic i wcielenia Śląska oraz części Łużyc Dolnych i Górnych do Rzeczpospolitej Polskiej, w której to granica pozostaje do dziś. Także to jest tutaj ten element zmienny. Co jeszcze jest elementem zmienny? Sieć dróg. Sieć dróg od połowy wieku XIX, sieć kolejowa. Sieć dróg, proszę Państwa, charakterystyczna rzecz. Z wyjątkiem autostrady A4. Kiedyś to była E22, prawda? W tej chwili to jest autostrada A4. Sieć dróg najważniejszych na Śląsku nie uległa zmianie od średniowiecza. Mamy wspaniałą pracę Janiny Nowakowej o sieci dróg w średniowieczu. Mamy również pracę Stefana Weimana o komorach celnych, gdzie nieco później, gdzie ta siatka dróg jest istotnym elementem. To nie uległo zmianie. Jeżeli chodzi o Śląsk, mamy dwa główne szlaki. Określam, z wyjątkiem autostrady. No, to jest dopiero XX wiek, a to 30. Pierwszy szlak to szlak na linii Gierlitz, Zgorzelec, Bolesławiec, Legnica, Wrocław i dalej na wschód, północny wschód, czyli w rejon Mazowsza lub też na północ w rejon Wielkopolski. To jest ta droga, którą wykorzystujemy jadąc na przykład do Środy Śląskiej, czy też Lubina. W trójkącie Lubin, Środa Śląska, Legnica, zresztą to jest taki trójkąt węzłowy, jeżeli chodzi o komunikację, bo można z Lubina przez Zieloną Górę dotrzeć aż do Krosna Odrzańskiego, czyli tych północno-zachodnich rubieży Śląska, lub też do Głogowa i znowuż na północ w kierunku Wielkopolski. I drugi szlak obecnie mniej intensywnie uczęszczany. Obecnie, ale do połowy XIX wieku równie istotny. To szlak podsudecki. To szlak podsudecki znowuż wiodący od Gierlitz albo od Żytawy, czyli po tej ważnego miasta na pograniczu, Łużycko-Czeskim, przez Świdnicę i potem mamy Ząbkowice albo na południe, czy południowy wschód do Paczkowa, albo w kierunku Opola, czy wreszcie w kierunku Górnego Śląska, omijając od południa Opole. Także to są te dwa tradycyjne szlaki. W chwili obecnej od połowy XIX wieku, czyli ostatnie 200 lat czy 150 lat, ten szlak podsudecki ma mniejsze znaczenie, co nie znaczy, że oczywiście jest całkowicie bez znaczenia. W połowie XIX wieku pojawił się nowy element, a mianowicie linie kolejowe. Linie kolejowe, które odbudowywane gwałtownie przez Niemców doprowadziły do nałożenia się szlaków kołowych na właśnie linie kolejowe. Z grubsza, podkreślam, z grubsza one dublują, czy są równoległe do szlaków komunikacji drogowej, chociaż oczywiście są tutaj pewne odstępstwa. Zresztą jak Państwo spojrzycie na mapę połączeń kolejowych czy linii kolejowych w Polsce, to zobaczycie, że różnica między Dolnym i Górnym Śląskim, czyli między Śląskiem a resztą współczesnej, obecnej na Rzeczypospolitej jest oszałamiająca. To nie jest środkowa Polska, to nie jest ziemia sandomierska, która jest pustynią, w sensie oczywiście kolejową, pustynią komunikacyjną. To jest pustynia komunikacyjna, zresztą świadomie była tak projektowana przez władze rosyjskie. To miała być pustynia komunikacyjna i to jest pustynia komunikacyjna do dzisiaj. Proszę Państwa, jakie to miało przełożenie, jakie to ma przełożenie na charakter wojskowy, czyli Śląsku jako obszar rozważań pisarzy wojskowych, teoretyków, no i oczywiście praktyków. Otóż biorąc pod uwagę warunki geograficzne, podziały geograficzne, prawda, geomorfologię, czyli Odra, Sudety, łańcucha, przewężenie,
to w skali środkowo-europejskiej, od Zgorzelca czy od Żytawy do Szczecina, możemy wskazać, że Śląski jest częścią Sasko-Śląskiego Teatru Działań Wojennych. Sasko-Śląskiego. Podobnie jak Szczecin, Mecklenbursko-Pomorskiego Teatru Działań Wojennych. One stykają się w rejonie Brandenburgii, czyli wokół Berlina, który stanowi, Brandenburgia stanowi jakby tutaj odrębny obszar. A więc Sasko-Śląski, w tym oczywiście mieszczą się Łużyce Dolne i Górne. W tym oczywiście mieszczą się Łużyce Dolne i Górne, podobnie jak Mecklenbursko-Pomorski, na północ, czy w rejonie Ziemi Lubuskiej, to już jest osobny czy odrębny teatr działań wojennych. Natomiast i Saksonia, i Śląsk to są dwa oddzielne obszary, czyli pod względem geograficzno-militarnym jednostki niższego rzędu. Swoistą przejściem między Saksonią i Śląskiem są właśnie Dolne i Górne Łużyce, czyli mówiąc krótko Łużyce. To jest taki łącznik pomiędzy zachodnią saską częścią Teatru Działań Wojennych, tego sasko-śląskiego, i wschodnią, czyli śląskiego Teatru Działań. I proszę Państwa, taki podział zresztą znalazł odzwierciedlenie w latach 30. po rozbudowie, po powstaniu Wehrmachtu, w organizacji dowództw w Niemczech, czyli w latach 30. Dowództwo grupy siedzibą w Berlinie obejmowało właśnie te północne okręgi wojskowe, a siedzibą w Dreźnie, no właśnie te południowe, czyli Saski, no i właśnie Śląski, 8 okręg wojskowy. To są wyraźnie tutaj te dwa odrębne teatry działań wojennych. One nie są aż tak widoczne w skali geograficznej, jak, proszę Państwa, oczywiście wschodnia część polskiego teatru działań wojennych, gdzie mamy na północ od Polesia obszar działań wojennych, prawda? Obszar w części geograficznym i na południe. Polesie jest tutaj takim do dzisiaj korkiem, swoistym korkiem oddzielającym te dwa kierunki. Tu mamy też dwa kierunki północne, nadmorski, mówiąc umownie, i ten południowy, czyli Sasko-Śląski. Jak w związku z tym, biorąc pod uwagę te elementy geograficzne, militarne i polityczne, czy polityczne i militarne, znalazło to wyraz w zmiennej funkcji Śląska na przestrzeni jego dzieł. Otóż niewątpliwie był wysunięty na południowy zachód bastionem państwa polskiego, przedmurzem państwa polskiego. I to jest ten okres od X do XIV wieku. To jest przedmurze państwa polskiego. Był niewątpliwie od połowy XIV wieku do 1745 roku przedmurzem Królestwa Czeskiego. Antoine Jomini, tak, konkurent Clausewitza, tak, również znakomity teoretyk i sztabowiec, wręcz używał określenia cytadela czeska. Prawda? Kiedy spojrzymy na mapę Europy, to ta cytadela czeska jest nawet czytelna na mapie Europy. Oczywiście mamy wejście z owego saskiego obszaru w głąb Czech, to jest przełom Łaby, ale znacznie lepszy i korzystniejszy dla wojska jest nie przełom Łaby, ale Brama Łużycka. Żytawa, nieco na zachód położona od Nysy Łużyckiej, znacznie korzystniejsze tutaj są warunki. A więc przedmurze Czech, ja to kiedyś nazywałem przedmurzem Czech, no tak, bo Dolny Śląsk i Górny Śląsk to faktycznie przedmurze swoistych naturalnych wałów w postaci obu wielkich łańcuchów górskich, Sudetów i Karpat. No, czym jeszcze mogę? No, niewątpliwie nie tylko polem obrony dla państwa polskiego, ale również podstawą wyjściową przeciw Niemcom, czyli przed pole Niemiec lub baza wyjściowa do ataku na Niemcy. I to na Niemcy, nie tylko na tę część saską, prawda, przez Bramę Łużycką czy przez Łużycę, ale również centralną część Niemiec. Na Brandenburgię. W takiej roli Śląsk również występuje. No i wreszcie,
proszę Państwa, kolejna, piąta już funkcja. Pomost. Pomost, wielki pomost komunikacyjny. Północ, południe i w mniejszym stopniu wschódza. Północ, południe. Czyli od ujścia Oby po wał Sudetów. Czyli pomost łączący ujście Oby i Czechy. To oczywiście wynikało już ze zmian w położeniu militarnym. Już nie nawet geopolitycznym, ale militarnym. I teraz to, co charakterystyczne. Pierwsza funkcja, przepole państwa polskiego. To jest przecież, to są przecież wojny Bolesława Chrobrego z Henrykiem II. Kampanie 1105, 1010, 1015 i 1017 roku. One w detalach się różnią, ale mają podobny generalnie przebieg. Przejście przez Radolinę Oby w rejonie Kostra Obrzeńskiego i czyli przez ten na północ wysunięty punkt Śląska i masz albo do centrum ówczesnego państwa, czyli do Wielkopolski, albo wzdłuż linii Oby po lewym jej brzegu, nie po prawym, po lewym jej brzegu, znaczy dzieci zaludnionych w kierunku brzegu. No i tutaj mamy oczywiście tam tę bitwę Kraju Dziadoszą, prawda? Można oczywiście o tych planach i modyfikacjach pewnych tych rozwiązań henrykowskich, Henryka II, przeczytać w znakomitej pracy Andrzeja Feliksa Grabskiego z 1957 roku. Andrzej Feliks Grabski, pisząc o wojskowości za pierwszych piastów do 1138 roku, miał, proszę Państwa, 24 lata. To była rozbudowana jego praca ministerska. Ja byłem przekonany przez całe życie, że to była praca doktorska. Nie. To była praca magisterska. Ona nadal zachowała pełną wartość. Ba, jest napisana w przeciwieństwie do innych opracowań polskich z wielką ostrożnością. Tutaj Andrzej Feliks Grabski, nieodżałowany historyk. Młody człowiek, 24 lata. Więc Państwo wiemy, lub niewiele starszy. Po prostu pokazał swoją klasę, która oczywiście rozwinęła się później w pracach i ze średniowiecza, z czasów nowożytnych, z myśli historycznej, no i wreszcie z historii. Kiedy jeszcze tej roli występował jako właśnie obszar będący przedporem Polski? No cóż można by wskazać na 1939 rok. Choć tutaj Śląsk był bazą wyjściową, Dolny Śląsk zwłaszcza. To jest 1939 rok. Plan niemiecki uderzenia właśnie z Dolnego Śląska, Oleśnica Kluzbo-Poleską na dziale wodnym, między dorzeczem Łaby, dorzeczem Walty i Wisły. I proszę zwrócić uwagę, 7 września cały polski plan uległ wzgórza. Dywizja pancerna niemiecka znalazła się na przedpolach Warszawy. Prawda? Tu był gros grupy armii południe skoncentrowane. 6 dni było po wojnie, no, w sensie sprawnego kierowania całością działań. Tak napisał to pułkownik Marian Polwik w swoim wielkim dziele komentarze do polskich działań w 1939 roku. A więc 1939 rok, a jednocześnie no, 1005. Proszę Państwa, druga funkcja, bardzo interesująca, to jest owo przedpole czeskie, czyli znowuż powiedzmy od połowy XIII wieku. Przedpole Czech, przedmurze Czech. I mamy niemalże kopię działań, oczywiście w innej skali. Oczywiście w innej skali, to jest inna skala działań militarnych w okresie wojny 30-letniej, w okresie wojen śląskich, to znaczy wojen połowy XVIII wieku i wojny prusko-austriackiej z 1866 roku. Niesłychanie podobne w swoich rozwiązaniach działania. Pierwsze to jest oczywiście plan austriacki z 1744 roku, targnięcia z rejonu Czech na Śląsk Pruski dwoma
zgrupowaniami wojsk. Jednym przez Bramę Łużyczką, czyli z tego pogranicza Sasko-Śląskiego na północ, i drugim przez Przełęcze Sudeckie, przez Przełęcz Lubawską i dalej na wschód oraz dywersyjne działania na Górnym Śląsku, jazdy węgierskie. Odwrotna sytuacja do 1657 roku. Targnięcie w głąb Sudetów, przełamanie bariery Sudetów, targnięcie w głąb Czech przez Fryderyka, armia królewska skoncentrowana właśnie na Dolnych Łużycach, na pograniczu owym Sasko-Śląskim, przez Bramę Łużycką targnęła, a ludzi korpus feldmarszałka Kutra von Schwerina przez Przełęcz Lubawską. Koncentracja zachodniej czeka, to znaczy w rejonie Prawa. W 1866 roku rozwinięcie armii pruskiej strategiczne zaproponowane przez feldmarszałka Helmuta von Moltkego starszego wyglądało niemal tak samo. Armia Łaby, czyli już z terenu Saskiego obszaru, pierwsza armia przez Bramę Łużycką miała wkroczyć, wkroczyła na teren Czech, i druga armia przez Przełęcze Sudeckie, ponieważ problem jest oczywiście z Hrabstwem Włoskim, czy liczyć go do Śląska, czy nie, ale od 1741 roku Hrabstwo Płockie należy albo do Prus, albo do państwa polskiego, prawda? Przez Nach. No właśnie pod Nachodem dowódca korpusu pruskiego, wchodząc do bitwy, miał powiedzieć słynne zdanie, które przeszło do słownika powiedzeń wojskowych. Do diabła z regulaminami i sztuką wojenną. O co chodzi? O co chodzi? To spopularyzował oczywiście potem Hosz w swoich wykładach o sztuce wojennej, dlatego że korzystał z tłumaczenia, francuskiego tłumaczenia, właśnie dzieła poświęconego wojnie francusko-pruskiej, gdzie właśnie to sformułowanie ma. To diabła z regulaminami i sztuką wojenną. O co chodzi? O co chodzi? W tym przypadku nie doszło do walk Czecha, dlatego że von Benedek, czyli naszedny wódz na tym teatrze działań wojennym przez austriacki, przesunął swoją armię na Morawę, no i doszło oczywiście do bitwy pod Sadową, kluczowej, decydującej bitwy w tej wojnie, wygranej przez Prusaków. Moltke sądził, że do bitwy dojdzie w rejonie Iczyna, czyli w północno-zachodniej Czechach, tego Iczyna Lucajska, który zresztą tak wygląda w Iczynie, jak w tej kreskówce. Oczywiście tak wygląda. Tam miała być decydująca bitwa. Austriakom udało się wycofanie, stąd uderzenie pruskie trafiło w próżnię, no ale pod Sadową już zostali zdecydowanie pokonani przez Moltke. Także to jest to owa baza wypadowa przeciwko Czechom w wykonaniu Fryderyka II i wykonaniu Moltke. Jak to wyglądało w czasie wojny 30-letniej? Podobnie już wtedy działano po stronie czeskiej stronie Sudetów lub polskiej stronie Sudetów bardzo, bardzo podobnie. No tutaj geografia warunkowała. Czyli planowano lub przeprowadzono działania, jedna grupa wojsk w rejonie Bramy Łużyckiej, a stamtąd, proszę pamiętać, dosyć dobra sieć dróg prowadzi zarówno na północ, jak i przez Lwówek już na teren Śląska, od właśnie zachodu. No i druga grupa, która z reguły działała nie w hrabstwie włoskim, rzadziej, w rejonie Nysy. W rejonie Nysy mogąc działać zarówno bezpośrednio z rejonu Nysy na północny zachód lub właśnie wzdłuż drogi podsudeckiej przez Ziębice, Ząbkowice Śląskie, tutaj w głąb Nisiny Śląskiej. Tak to wyglądało w latach 1634-35. Potem, po opanowaniu Głogowa na Trwałę, Oławy i Jawora przez Szwedów, do końca wojny Śląsk był pomostem na linii północ-południe.
Dlatego, że był przedpolem dla podstawowej bazy wykładowej szwedzkiej w północnych Niemczech, czyli ujścia Odry, mówiąc, że Szczecina, Gryfici, Greifswaldu, zajęcie czy zwycięstwo cesarskie nawet w niedużej skali na Śląsku powodowało zagrożenie, proszę zwrócić uwagę, od razu automatycznie zagrożenie musiało. W obie strony to zresztą działo. Kiedy po raz ostatni, no cóż, plan wojny niemiecki z 1938 roku z Czechosłowacją, a raczej ocena czeskiego stawu, czechosłowackiego sztabu generalnego, ocena czy szacunki, jak będzie ten plan wojny wyglądał. Co bowiem Czesi oczekiwali? Uderzenia z rejonu bramy Łużyckiej, czyli z tego pogranicza Łużyckiego, no po Łużyckiej stronie Łużycko-Śląskiego. Tam miało według nich nastąpić główne uderzenie. Brama Łużycka i przełom Łaby, czyli ze strony Saksonii. Kopia, oczekiwali kopii Moltkego. Wręcz. Kopii planu Moltkego. Plan zakładał w rzeczywistości niemieckiej, znaczy główne uderzenie miało pójść ze strony Osterhausen. To było to główne uderzenie na Czechy. Nie doszło oczywiście do tej wojny, jak Państwo wiecie, ale takie planowanie było. Zresztą dr Majewski poświęcił tej niedoszłej wojnie swoją świetną książkę, właśnie niedoszła wojna 1938 roku. Proszę Państwa, pomost również Słuca, ze względu na obie dwie bramy, jedną na południu Łużycką i tą drugą na północy, na pograniczu północy Śląska, Lubuską. Słud, zachód, wschód. Przykład, no to jest oczywiście 1945 rok, ofensywa styczniowa, rozpoczęta przez armię radziecką i potem, no, ostatnia ofensywa, z końca kwietnia 1945 roku, ofensywa w skali właśnie środkowej Europy, zwana operacją gorlicką, nie była operacja, to bitwa w skali strategicznej trzech rondów o kolosalnej liczebności wojsk. Nas oczywiście tutaj interesuje ta pierwsza i ten śląski aspekt, czyli działania pierwszego frontu ukraińskiego. Proszę zwrócić uwagę, plan czy założenia ofensywy styczniowej były takie, żeby zrobić Berlin. To po wojnie historycy radzieccy, na swoista polityka historyczna, ukuli po określenie ofensywa, czy operacja Wisła-Odra. To nie, plan był inny. No, oni mieli w styczniu dojść najpóźniej do Berlina i zająć Berlin. Nie oczekiwali tak tężejącego oporu strony niemieckiej. Proszę pamiętać, przecież w lutym pod Frankfurtem, czyli tej bramie lubuskiej, Frankfurtem nad Odrą, były już mosty radzieckie, pierwszego frontu białoruskiego. W lutym, na początku lutego. Była zresztą po wojnie polemika między Czujkowem a Żukowem, bo Czujko twierdził, że można było w lutym zdobyć Berlin. No ale na południu, Milicz to jest połowa stycznia. To za dwa dni po rozpoczęciu ofensywy, ten front niemiecki na Wiśle pysnął jak pańka. Milici, to już milczą, już jest przecież śląsk. I co się okazuje? Ha. To jest styczeń. Do kwietnia trwały walki. Najpierw operacja opolsko-raciborska i potem dopiero operacja dolnośląska, pauza i przygotowana ofensywa ostatnia pierwszego frontu właśnie na tym obszarze Śląsko, na tym teatrze działań Śląsko-Saskim, z grupą zdobycia Berlina od południa, to na przedmieścia południowe wojska Koniewa doszły. Czyli w jakimś sensie Koniew też tutaj miał udział w zdobyciu Berlina. Jak Państwo pamiętacie, po kryzysie, zresztą Niemcy wcale jakoś nie podnoszą znaczenia walk II Armii Wojska Polskiego w Budziszynie, straszliwych strat, które zresztą ta armia poniosła, straszliwych strat. Koniew w ogóle lekceważył to południowe skrzydło. On miał Dresden i Berlin w swych
oczach. To były te dwa punkty, które były dla niego najważniejsze. Jak wyglądały działania już po tym kryzysie, czyli na początku maja 1945 roku, prawda? No to były analogiczne działania jak Montkego w 1866 roku, czy wcześniej Fryderyka. Czyli wejście w Głopcze, włamanie się do owej Cytadeli Czeskiej przez bramę Murzyńską. Nie wykorzystali tutaj Rosjanie, nie próbowali nawet, bez sensu było przekraczać przez Przełęcze Sudeckie, czy wchodzić w Sudety, prawda? Linia frontu, to idealnie widać właśnie geograficzny poziom, idealnie. Utrzymała się do 1945 roku na linii uskoku tektonicznego. Uskoku tektonicznego, prawda? Stąd nie mamy zniszczeń w Jeleniej Górze, w Płocku, w Ząbkowicach, prawda? Bolesławiec był. I Złotoryja była w rękach rosyjskich, ale już na południu nie jedyne miasto, które zostało zniszczone po tamtej stronie Kisy, czyli po stronie miasteczka, czy miasta, po stronie Łużyckiej, to oczywiście Lubań. Odbity przez Niemców i do końca wojny w rękach niemieckich. Ale główny szlak zaopatrzeniowy i bieg przez Zgorzelec. Linia kolejowa przez Zgorzelec, no i właśnie ta droga zgorzelecka omijająca Lubań łukiem od północy i umożliwiająca w ten sposób działania armii radzieckiej najpierw na terenie Saksonii i południowej Brandenburgii, a potem w rejonie Bramy Łużyckiej i samych Czech. Proszę Państwa, jaka funkcja, jaka rola śląska nigdy nie została zrealizowana w praktyce, a przez 20 lat potencjalnie istniała. Czyli właśnie z punktu widzenia geopolitycznego, nie geograficznego, geopolitycznego, nie militarnego. Bo 1945 rok to jest oczywiście sytuacja militarna wpływa na taki właśnie kształt działań pierwszego frontu ukraińskiego. Ale przez 20 lat Śląsk jako stracona prowincja Niemiec. Stracona prowincja Niemiec. Uderzenia ewentualnego, potencjalnego sojuszu polsko-czechosłowackiego spowodowałyby spotkanie bratskich armii, choć one bratki nie były, prawda, przed 1939 rokiem. Powiedzmy w rejonie Hojeswerdy, czyli na Dolnych Łużycach, a Śląsk Dolny i niemiecka część Śląska Górnego znalazłyby się w rękach zwycięskich sprzymierzonych. Tego proszę Państwa, tego nie było. To nie zostało zrealizowane. Jak wiemy, zakończyło to się Monachium i de facto, prawda, klęską bez wystrzału, klęską Czechosłowacja, a potem i rozpadła. I jeszcze podobna, tylko odwrotnie, podobna sytuacja też nie doszła, potencjalna nie doszła do realizacji, a mianowicie uderzenie ze Śląska na Wielkopolskę, zbieżne z uderzeniem z rejonu Szczecina na Wielkopolskę. Kiedy taka sytuacja miała miejsce, była planowana i te działania były planowane. To jest oczywiście powstanie Wielkopolskie w 1919 roku. Teraz Prusyk planował tego typu działania ze strony Śląska i ze strony Szczecina uderzenie, odcięcie Wielkopolski, przecież jeszcze nie będącej częścią powstającego państwa polskiego, przedłużonego państwa polskiego, od państwa polskiego wzięcie po prostu pokrążenie i pacyfikacja powstania. Mimo całego szacunku do powstańców wielkopolskich, mimo całego szacunku, to byli żołnierze, którzy mieli w zachodnich kościach niemieckich, na znakomicie wyszkolenie. Brakowało im tam wyższej kadry dowódczej, ale średnia, awansowani podoficerowie byli znakomitymi powrotami. Mimo całego szacunku dla nich, to musiało zakończyć się klęską. Proszę pamiętać, armia niemiecka nie była jeszcze całkowicie zdemobilizowana. Znaczy przewaga tutaj byłaby zdecydowanie po stronie Zetka, po stronie Niemiec. No, to uratował powstanie, jemu żeśmy winni wdzięczni i pani. Marszałek Ferdynand Foch. Naczelny wódz sprzymierzony. Który powiedział, jeśli wkraczacie, zrywam Orzeń. Orzeń ten z 11 listopada 18 roku. Zrywam Orzeń. I to powstrzymało Zechta i powstrzymało tych sztablerów niemieckich od
takie już sprawy z powstańcami wielkopolskimi, a tym samym doprowadziło do włączenia Wielkopolski do Polski odrodzonej. Proszę Państwa, tracza się zrywa noc. Coś nieprawdopodobnego, niesłychanie ważnego. Winniśmy w naszej pamięci historycznej pamiętać to Pendlandowi Koszowi, jakimś razem, między innymi oczywiście, tej postawy, determinacji twardej postawy Kosza było nadanie mu stopnia, a raczej tytułu marszałka Polski, tak? Pendlandowi Kosz był marszałkiem trzech państw. Marszałkiem Francji, marszałkiem Wielkiej Brytanii i marszałkiem Polski, właśnie. Polski jako ostatni. Nie tylko jak naczelna Łobozowi w ofensywie 1918 roku, zwycięskiej dla nas przymierzonych, ale również daje do tego postawę 1919 roku. Winniśmy mu zawsze to pamiętać i zapisywać na plus. Proszę Państwa, oczywiście w tych poszczególnych okresach mamy do czynienia również z inną funkcją przyzwoloną Śląska. Ja myślę, że o wojnach prusyckich w XI wieku, kiedy Śląsk jest celem zniszczeń. No, czasami drogą przemarszu do środkowych właśnie, do Brandenburgii, do Sachsen, ale jest celem zniszczeń dokonywanych przez rajdy, wspaniałe rajdy, jak mówią Czesi, czeskich kusytów, wszelkich orientacji. Także to jest obszar zniszczeń. To była oczywiście Śląsk Dolny. To była atrakcyjna dla nich pod względem zasobów. Atrakcyjna kraina. Śląsk Górny nie. Tutaj, jak Państwo zapewne, żebyście zwrócili uwagę, stosunkowo mało miejsca poświęciłem Śląskowi Górnemu. No cóż, do połowy XIX wieku Śląsk Górny był piękniejszą częścią Śląska. Śląsko-Polsko-Raciborskie. To był zalesiony obszar kiepskiej gleby, Bielice, słabo zaludniony. To się zmienia w wyniku industrializacji. Proporcje zupełnie się zmieniają. Właśnie mniej więcej po połowie XIX wieku stąd linie kolejowe zagrały olbrzymią rolę w planowaniu Łódzkiego, dlatego że cesarz Łódzkę w ogóle nie chciał nic tam mobilizować, znaczy nie chciał nic koncentrować na Górnym Śląsku przed wojną z Austrią. Uważał, że Austriacy i tak nie zaatakują Górnego Śląska. Łódzkę, ten cesarz się strasznie tego obawiał. No w związku z tym dla spokoju ducha ta druga armia pruska tam była początkowo skoncentrowana, a potem liniami kolejowymi przewieziona w rejon Krawstwa Łódzkiego, to znaczy Płocka i oczywiście wschodnich Sudetów. To właśnie te linie kolejowe już istniejące wówczas umożliwiły takiej skali, tak olbrzymie przegrupowanie. Miejmy nadzieję, proszę Państwa, że Śląsk obecnie nie stanie się ani pomostem północ-południe, ani pomostem wschód-zachód, czy nawet zachód-wschód, albowiem na nim mieszkamy i my byśmy najbardziej odczuli wszelkie przegrupowania, przemieszczenia, nie mówiąc już o walkach. Dziękuję bardzo Państwu. Czy Państwo macie jakieś pytania? Proszę. Mi w tej całej klasyfikacji zabrakło, bo też przegapiłam znaczenie Śląska w trakcie wojen napoleońskich. Ach, tutaj oczywiście Pani Wada zwróciła na to uwagę. Proszę Państwa, tak, nie wspomniałem. Mamy dwa momenty. To jest oczywiście kampania 1847 roku. Opanowanie Śląska. Zbliżona zresztą do 1741 roku. Prawda? Czyli Głogów, Wrocław, Brzeg jako opanowanie linii Odry i Austria, proszę pamiętać, już wtedy Austria była neutralna. No i wyjście w masy Sudetów i w ten sposób spacyfikowanie Śląska. A aczkolwiek były to działania drugorzędne. Główny temat działań wojennych i tu znowu czynnik militarny, że działał nie geopolityczny, to militarny, prawda? To było Mazowsze i Prusy Wschodnie i Pomorze Gdańskie, czyli tamten obszar. Tu chodziło raczej o ubezpieczenie tyłów i powstrzymanie zapędów austriackich, żeby nie pomyśleli o zerwaniu. Natomiast 1813
1613. Proszę Państwa, to jest właśnie Szuca, czyli Dolny Śląsk. Szuca, a więc tam jest bitwa nad Kaczawą i klęska armii Bogu, nie tyle nad Kaczawą. Tam bardzo ładny pomysł klęsk, ale odwrót zamienił się w klęskę. Utracono nadzieję, tabory. To było dosyć deszczowo, a przecież przekraczał rzeki o takich doznacznych nazwach jak Bystrzyca, Nysa Szalona, prawda? Kaczawa, ja doszedł do Odbyzy Łużyckiej, to tam niewiele brakowało. To przekreśliło tutaj nie tyle Śląski, jak pewne punkty na Śląsku były ważne, nie tylko, ale przekreśliło projekt, koncepcję, strategiczną koncepcję Napoleona kampanii do 1813 lub 1814 roku w efekcie. Kampanii, której decydujące zmagania miały na właśnie saskim terenie, prawda? Czyli na tym saskim obszarze. No niestety klęska bitwy narodów to przekreśliła jeszcze większym wymiarze, jak porażka Napoleona. Ale proszę pamiętać, że zwycięstwo na terenie Saksonii miało doprowadzić, że na wiosnę 1814 roku następna kampania miała miejsce na północnym Mazowszu i w Prusach. Dlatego, że władza Prus nie miała oczywiście fortyfikacji, ale Głogowie stacjonowała załoga francuska, w Szczecinie stacjonowała załoga francuska, w Gdańsku załoga francuska, to jest Polska, w Toruniu załoga francuska, to znaczy Bawarowie, Modlin. Załoga polska, znaczy francuska, Zamość, załoga polska, więc zwycięstwo Napoleona w kampanii 1813 roku zniweczyłoby dla środkowej Europy oczywiście konsekwencje klęski 1812. Znaczy dla środkowej Europy, to by zniweczyło. A tak, no, ciekawe, na Śląsku, Sasko-Śląskim Teatrze Działań Wojennych dochodzi do decydującej bitwy strategicznej pod Lipskiem i gdzie mamy następną kampanię? Francji. Gwałtowne właśnie przesunięcie o kilkaset kilometrów na zachód. Tutaj w wypadku zwycięstwa Napoleona nastąpiłoby przesunięcie kilkaset kilometrów na wschód. No i oczywiście Austria nie przystąpiła do tego. Także dobrze, że pani Marta zwróciła. Jeśli nie ma pytań, ślicznie Państwu dziękuję. Dziękuję za pytania, bo one są zawsze ważnym elementem kształcenia już mnie. Słuchacze o kształceniu prowadzących to. I do zobaczenia na następnym zajęciu. Dziękuję.